W przekroju rundy zawsze kibice byli naszym jakby 12 zawodnikiem i wspomagali nas swoim dopingiem, za co jeszcze raz podkreślam, dziękuję. W dość licznej liczbie uczęszczali na stadion, wspomagali nas swoim dopingiem i to jest bardzo budujące. No szkoda, że jakieś zawirowania organizacyjne nie zawsze sprzyjały jakby rozwojowi piłki nożnej, nie od nas już zależne, ograniczenia w możliwości uczestnictwa kibiców i to troszeczkę było jakby zawirowało, tak, w tym wszystkim i pozostawiło jakąś taką trochę plamę na tym kibicowaniu, ogólnie mówiąc. Ja zapraszam w przyszłej rundzie na stadion, obiecujemy, że będziemy starali się nie zawieść, będziemy chcieli grać dla kibiców, no bo po to jest ten sport, tak, jest piłka po to, żeby kibice byli zadowoleni i mogli jak najbardziej uczestniczyć w tym widowisku. Ostro ruszyła kampania sprzedaży karnetów i to jest bardzo obiecujące, w liczbie już około chyba 400 karnetów zostało sprzedanych. W poprzednich latach bywało to różnie, ale myślę, że jest boom na piłkę, jest jakby efekt w postaci wyników, mecze pucharowe, które w jakiś sposób przekonały kibiców do tego, że warto przychodzić na stadion. Zachęcam wszystkich do kupowania karnetów. Są przewidziane jakieś promocje, gadżety, dodatkowe jakieś bilety na wejściówki na mecz z Legią Warszawa pucharowy i liczymy bardzo na kibiców, żeby nas wspomogli swoim dopingiem.